i magister Zarzycki z nad zalewu Hańcza. Widzą Państwo, że woda coraz bardziej opada, wobec czego ukazuje się takie bagniste dno. I dla mnie jest to symbol tego, co się dzieje w naszym państwie oraz w ogóle w Unii Europejskiej. Pieniędzy jest coraz mniej, długi są coraz większe, czyli poziom bogactwa państwa opada, no i pokazuje się dno. To dno pokazuje się w wielu miejscach, tak jak i tutaj, gdzie by nie ruszyć kamerą, to dno spod wody wyłazi. No na przykład, jest ta afera, że Centrum Zdrowia Dziecka nie ma pieniążków, tam są jakieś scysje między ministerstwem a dyrektorem tego szpitala. Minister twierdzi, że szpital jest źle zarządzany, dyrektor szpitala twierdzi, że ma za mało pieniędzy. Jaka jest prawda, to prawda jest pewnie po obu stronach. Co dalej, proszę Państwa? Słuchałem dzisiaj w programie trzecim, przed 13:00 takiej audycji, tam chyba Kuba Strzyczkowski zdaje się prowadzi ją, i słuchając głosów dzwoniących słuchaczy tego radia, no to proszę Państwa, na miejscu rządzących byłbym trochę przerażony, dlatego że tam były jedne tylko narzekania. Jeden ze słuchaczy to nawet powiedział takim zdeterminowanym głosem, że my to tu się już bardzo burzymy, czekamy tylko na przywódcę tego oburzenia. I to autentycznie. No, pan redaktor tego nie komentował. Chyba się ucieszył, że ten słuchacz już nie kontynuował dalej. Ale w ogóle wszystkie głosy były bardzo negatywne w stosunku do tego, co się dzieje, i w stosunku do rządzących. Zabierali głos też dwaj ekonomiści, tam między innymi profesor Gomułka. I nawet oni wyrażali też duże obawy w stosunku do tego, co się u nas dzieje. Dzwonił też słuchacz, który poruszył taką sprawę, że przedsiębiorcy, jeżeli wystawią fakturę VAT, to mimo tego, że nie dostali jeszcze z jakiejś firmy przelewu, czyli pieniędzy, to już muszą wprowadzić podatek od tego. I to powoduje często nawet bankructwa różnych firm. No i on mówił, że to należałoby zmienić. Redaktor powiedział, że rzeczywiście już ten temat poruszali, no ale chyba ekonomiści są temu przeciwni. I wtedy pan Gomułka zaprotestował. Pan Gomułka lub ten drugi ekonomista, którego nie pamiętam w tej chwili, zaprotestował, że nie, ekonomiści to są też za tym, to tylko urzędnicy w Ministerstwie Finansów są przeciwni. Także proszę Państwa, no wiele nonsensów się dzieje. No i kraj, proszę Państwa, coraz bardziej będzie biedniał, dlatego że ten kryzys będzie powodował spadek stopy życiowej, tak jak tutaj widzą Państwo, spadek poziomu wody, no i będzie wychodziło to dno. Przy czym to dno takie bagniste i brzydko pachnące, to również wyjdzie w tych mediach. Jak się okaże, ilu z dziennikarzy tam pracujących, oczywiście takich paradziennikarzy, dziennikarzy w cudzysłowie, to są po prostu zwyczajni agenci różnych służb specjalnych, którzy tam są delegowani i wykonują tylko polecenia po prostu swoich przywódców. Swoich prawdziwych, no że tak powiem, są narzędziami po prostu. Są tylko narzędziami w rękach różnych służb, które tak naprawdę tym całym interesem zawiadują. Mamy takie paradziennikarstwo, paramedia, no i paraolimpiady tak przy okazji, które te paramedia strasznie wychwalają, dlatego że dla drobnej garstki osób niepełnosprawnych, no inwalidów, organizuje się coś takiego, z czego oni są bardzo zadowoleni, natomiast ogromne rzesze pozostałych osób kalekich płacą przynajmniej ze 3 razy drożej za paliwo niż można by, gdyby to był normalny system w naszym państwie. Płacą za gaz ziemny, jeżeli ogrzewają swoje domy, 4 razy więcej niż ten gaz kosztuje ziemny w Stanach Zjednoczonych na przykład. O czym mówi pan Janusz Korwin-Mikke? Co dalej? Płacą ogromne podatki, płacą ogromne, jeżeli prowadzą jakąś tam działalność, płacą ogromne ZUSy. No, proszę Państwa, są bici na każdym kroku, tak jak każdy obywatel naszego państwa. Dla tej garstki wybranych organizuje się w zastępstwie za nich wszystkich taką paraolimpiadę. No i z tego mają się cieszyć wszyscy inwalidzi oraz wszyscy obywatele państwa, dlatego że państwo znowu zdało egzamin, jak to ci dziennikarze próbują nam wmówić. No ale proszę Państwa, w sensie słuchacze i widzowie, nie Magister TV, prawda kiedyś wyjdzie na jaw i okaże się o coś takiego, że mamy pod powierzchnią tych pozorów mamy coś takiego, czyli bagniste, śmierdzące, cuchnące dno. Żegnam Państwa.